tych naszych spotkań modlitew bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich przedstawicieli stowarzyszenia, ale także wszystkich gości, którzy na tę przeświętą przybyli. Modlić się będziemy w następujących intencjach: za ojczyznę, a także za zmarłych. Ewę Jaśmielską, męża Stefana, intencja od brata Edwarda. Za zmarłych Władysława i syna Władysława Koźlaka. Zmarłych Piotra, bliskich z rodziny, a także zmarłych jego przyjaciół. Zmarłych Jadwigę Potępę oraz Tadeusza Adamczyka. Abyśmy godnie mogli uczestniczyć w tej najświętszej ofierze, przeprośmy Pana Boga za wszystkie nasze zaniedbania i grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogący i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję Zawszedzielicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Niebezpieczeństwa od fałszywych braci.
Nie mówiąc już o mojej codziennej jutrence płynącej z troski o wszystkie kościoły. Któż odczuwa słabość, bym i ja nie czuł się słaby. Któż doznaje skorszenia, żebym i ja nie płonął. Jeżeli już trzeba się chlubić, będę się chlubił z moich słabości. Oto Słowo Boże. Gromadzenie.
pewnością także ten wymiar jest tutaj obecny. Ale nie tylko. Kilkakrotnie pojawiło się określenie skarb. Czym jest skarb? Skarbem jest to, co uważamy za najważniejszą wartość w naszym życiu. Do czego jest przywiązane serce? Tam skarb Twój, gdzie serce Twoje. Czyli inaczej mówiąc, to, co najbardziej emocjonalnie angażuje, co staje się celem naszych dążeń, czemu poświęcamy najwięcej starań, jest naszym skarbem. Wcale nie musi być tym skarbem posiadanie zasobnego konta, drogiego samochodu czy luksusowego mieszkania. Skarb to coś, co prowadzimy, czemu poświęcamy najwięcej uwagi, z czym wiążemy najmocniej nasze zaufanie. Niekiedy rolę skarbu może odgrywać wiedza. Jeśli zdobycie, a tym bardziej wiążące się z nią tytułów naukowych, staje się celem samym w sobie, może się okazać, że także ten skarb jest przemijający i jeśli służy tylko własnej próżności, wynoszeniu się nad innych, egoistycznym ambicjom, nie jest skarbem gromadzonym w niebie. Rolę skarbu może czasem pełnić władza. Ona staje się bożkiem, gdy jej posiadanie człowiek uzna za wartość nadrzędną. Bardzo łatwo wtedy o patologię władzy. Rodzi się buta, pogarda dla innych, cyniczne korzystanie z przywilejów, bezwzględność w dążeniu do dominacji nad innymi. A gdy rodzi się ryzyko utraty władzy, wówczas przychodzi pokusa utrzymania jej za wszelką cenę. Nawet przy pomocy kłamstwa, oszczerstwa, manipulacji, innych nieetycznych zachowań, nie wykluczając zbrodni. A przecież sprawowanie władzy to przede wszystkim troska o dobro wspólne, o dobro człowieka, o dobro ojczyzny, to służba narodowi. Często politycy mają piękne hasła na ustach, a potem okazuje się, że w praktyce wygląda to zupełnie inaczej. Jak łatwo zapomnieć o tych ideałach. Jak często historia lubi się powtarzać, dając nam kolejne przykłady demoralizacji władzy, która odrywa się od społeczeństwa, jego prawdziwych problemów i oczekiwań, staje się głucha na inicjatywy obywatelskie i pogrąża się w głowim samozadowoleniu. Otrzeźwienie przychodzi wówczas, gdy spadają słupki poparcia, albo obywatele przez kartkę wyborczą dają sprawującej władzę sygnał postrzegawczy, albo wręcz dają wyraz swojej dezaprobaty. I wtedy panicznie próbują się czasem rządzący uciekać do różnych działań, żeby tylko za wszelką cenę utrzymać się przy władzy. Czasem trzeba podjąć nawet takie działania, jak ostatnio mieliśmy wyraz tego w postaci akcji podjętej przez Stowarzyszenie Solidarnie 2010, że trzeba przypilnować uczciwości wyborów. I przy tej dzisiejszej okazji, kiedy jesteśmy już po tym sukcesie wyborczym, chyba jest bardzo na miejscu serdecznie podziękować Wam wszystkim, którzy pełniliście rolę mężów zaufania, którzy także tutaj, w tej naszej sali parafialnej przez wiele tygodni z
spotykaliście się przeprowadzając specjalne szkolenia dla mężów zaufania. To był naprawdę wielki wysiłek podjęty, który zaowocował. Choćby tym, że udało się przywilować tych minionych wyborów. Czasem skarbem może okazać się także stworzenie. Małżonkowie lubią mówić do siebie mój skarbie. Czasem rodzice o dzieciach mówią moje skarby. I bardzo słusznie, bo to jest oznaka miłości za to skarb. Zachowanie patologiczne zaczyna się wtedy, gdy człowiek przesłania Boga, czyli gdy ubóstwienie człowieka uznane za tę najwyższą wartość. Jezus poleca nam miłować człowieka, ale ze względu na Boga i tą miłością, która jest z Boga. Nigdy człowiek nie może stanąć w miejscu Boga. W dzisiejszej Ewangelii Jezus poleca nam zastosować kryterium eschatologiczne. Co ma wartość nieprzemijającą? Co jest skarbem gromadzonym w niebie? Ojciec Święty Franciszek podczas jednej z mszy świętej sprawowanych w domu świętej Marty, to było chyba 2 lata temu, komentując ten właśnie fragment Ewangelii, powiedział tak: co człowiek bierze ze sobą na końcu ziemskiego życia? Odpowiedź jest prosta. Możesz zabrać ze sobą to, co dałeś. Tylko to. A tego, co gromadziłeś na siebie, nie da się zabrać ze sobą. Ten skarb, który daliśmy innym w ciągu życia, zabierzemy ze sobą w śmierć. To będzie też naszą zasługą, a raczej zasługą Jezusa Chrystusa w nas. Gdy obserwujemy działania podejmowane od kilku lat przez Stowarzyszenie Solidarne 2010, jestem pewny, że to także jest gromadzenie skarbów w niebie. Ileż tutaj można dostrzec szlachetnych ideałów bezinteresownej służby ojczyźnie, poświęcenia, zatroskania o dobro, wrażliwości na prawdę, uczciwość, sprawiedliwość, godność ludzką, wolność, można by wymieniać bez końca. To dobrze, że takie właśnie ideały nas pociągają. Bogu dzięki, że jest w Polsce jeszcze wielu ludzi, którzy nie dali się zniewolić praktycznym materializmem i dążeniem za wszelką cenę do posiadania. Wybór wyższych ideałów i celów jest ewangeliczną postawą płynącą z wiary w wieczną nagrodę. Właśnie w imię tych ewangelicznych ideałów tylu naszych przodków z poświęceniem, z gotowością ponoszenia największych ofiar służyło ojczyźnie. Także nasza modlitwa w intencji ojczyzny rodzi się z tego samego źródła, bezinteresownej miłości i gotowości do poświęcenia dla innych. I dlatego tu jesteśmy, że należy nam na dobro innych, na dobro wszystkich, a ojczyznę uważamy za wartość, której służba jest gromadzeniem skarbów w niebie, bo podobudowana jest bezinteresowną, ofiarną miłością. Amen. Jesteśmy świadomi, jak bardzo potrzeba nam poparcia w Bożej nauce i łasce. Zebrani przy naszym Zbawicielu prośmy wspólnie. Módlmy się za Kościół Święty.
niezmiernie głosił ewangeliczne zasady w dzisiejszym świecie. Ciebie prosimy. Módlmy się za papieża Franciszka, biskupów i kapłanów. Jedyną i chlubą był zawsze Jezus Chrystus. Ciebie prosimy. Módlmy się za Polaków, abyśmy swoją ostateczną nadzieję pogadali w Bogu i nie zapominali o gromadzeniu skarbów w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za prezydenta elekta Andrzeja Dudę, by dobry Bóg chronił go od złego i prowadził swoją mocą zdrowie naszemu narodowi. Ciebie prosimy. Módlmy się o uczciwe wyjaśnienie katastrofy smoleńskiej oraz o łaskę życia wiecznego dla wszystkich jej ofiar. Ciebie prosimy. Módlmy się o Bożą opiekę świata Ducha Świętego i wieczne łaski dla ojca Piotra Andrukiewicza i ojca Andrzeja Kupy na Nowym Barawie. Ciebie prosimy. Módlmy się o życie wieczne dla świętej pamięci Ewy Jaśniewskiej z mężem Stefanem, Władysława i jego syna Władysława Poźlak, Piotra z małych bliskich, z jego rodziny i z małych przyjaciół, Jadwigi Potępa, Tadeusza Adamczyka. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas zgromadzonym, abyśmy powstając Bogini w duchu mogli osiągnąć życie wieczne w Królestwie Niebieskim. Ciebie prosimy. Panie Jezu, Twoja miłość pozwala nam cieszyć się nieustannie darami duchowymi i doczesnymi. Dlatego wdzięcznie wołamy Tobie chwała na wieki. Deklaracja przystąpienia do inicjatyw rzeńcowych za ojczyznę, bo chcemy nasz stan prowadzić w niebie. Przynosimy Panie na Twoje mowy nasze pewne i winogrożą, byś każdy z nas nie pomógł, dał siłę w naszej zdolności. I w swojej dobroci.
te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za nas i za wielu będzie wlana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Nie.
nadziei oczekiwać przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój nam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pewnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
spotkanie w sali, tak będziemy mieli tym razem. Zapraszamy bardzo serdecznie nie tylko tych, którzy do stowarzyszenia należą, ale także wszystkich, którzy o sprawach wspólnych, naszego dobra wspólnego chcą porozmawiać, spotkać się. Zapraszamy bardzo serdecznie do uczestnictwa. Chciałem Wam także powiedzieć, że przed chwilą jeszcze przy kolacji rozmawialiśmy z nowym ojcem proboszczem, który dowiedziawszy się o tym, że taka wspólnota tutaj się spotyka i modli, obiecał, że najprawdopodobniej będzie sam osobiście podejmie się odpowiedzialności i troski o tę wspólnotę. Dlatego przywitał tę informację także z wielką radością, więc możecie być także spokojni o Waszą przyszłość. Pomodlimy się jak zawsze modlitwą intencji naszej ojczyzny. Teksty są rozłożone na ławkach. Módlmy się wspólnie słowami księdza Piotra Skargi. Boże, rządco i Panie na ogół, z ręki karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna chwałę przynosiła imieniowi Twemu, a syny swe wiodła Twoje.